Cześć. Na dzisiejszym rajdzie przybliżę Wam sylwetkę kolarza, który jako amator pierwsze swoje sukcesy odnosił na rajdach w Limburgii. Później w czasie swojej kariery zaczął budować rowery szosowe, całkiem fajne zresztą. I dzisiaj jest z nami tutaj w Geldrii na rajdzie Jan Jansen Classic. Ale dosyć o mnie. Czas ruszać w drogę. Byłem właśnie podjąć próbę odebrania numerów startowych i zostałem poproszony, żebym póki co się oddalił. Dlatego, że jest 6 rano, a start jest przewidziany dopiero od 6:30. Jeszcze nie wszystkie strzałki na drodze są rozwieszone. Tłumaczyłem im, że nie jeżdżę jakoś super szybko, ale nie byli przekonani. Stwierdzili, że no, ich usługa rozwieszania strzałek może być wolniejsza niż ja. Nie jest to złe, widocznie wyglądam profesjonalnie. Godzina za 29. Przejechałem już ponad 50 km, czyli ponad 1/4 trasy. Dla tych, co szybko policzyli, tak, jadę 200 km. Dla tych, co jeszcze nie policzyli, moja trasa wynosi dzisiaj 200 km. I właśnie zatrzymałem się na śniadanie. Można powiedzieć, że po tym dystansie jestem już nieźle rozgrzany. Było kilka podjazdów, niektóre nawet takie, że musiałem zmienić bieg na babciowy blat, czyli tą małą zębatkę z przodu. Natomiast kilka słów o trasie dzisiejszego rajdu. Mianowicie trasa składa się z 3 pętli, tak jak widzicie na ekranie. Najpierw pętla zielona, chyba najłatwiejsza, później pętla niebieska. Trudność taka przeciętna i na koniec pętla czerwona. Wszystkie 3 pętle to 200 km, natomiast dystanse od najkrótszego 70 km poprzez 90, 110, 125 i chyba 160. Kombinacje różnych pętli, kombinacje fragmentów pętli. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Przez pierwsze 30 km byłem w ścisłej czołówce wśród kilku kolarzy, którzy jechali na czele całego wyścigu. Załapałem się na taki pociąg. Dosyć szybko zostałem mianowany jego maszynistą. Natomiast teraz, jak widzicie, no, wyprzedzają mnie ci, którzy nie kręcą filmów, tylko jadą. Jadą, byle szybciej. Ja chciałbym trochę się nacieszyć tą trasą, dlatego że za chwilę czeka mnie jazda groblą, wałem przeciwpowodziowym wzdłuż Renu, którym to jechałem już kilka razy z Witkiem, sam. I widoki są bardzo ciekawe. Wcześniej widoki, no, były takie nieporywające, dlatego że dużą część trasy przejeżdżałem przez lasy w okolicach Amerongen. Nawet wspiąłem się na najwyższy punkt tamtej okolicy, górę Amerongen, 69 metrów nad poziomem morza. No cóż, no, na tą okolicę jest to spore wzniesienie. Kolejna godzina i kolejne 25 km za mną. Kilka słów o samym rajdzie Jan Jansen Classic. Inauguracyjna edycja, pierwsza, jeszcze pod nazwą Piekło Ede i Wacheningen, odbyła się w 1985 roku, zorganizowana przez lokalny klub kolarski.
I po kilku latach zmieniono nazwę na właśnie Jan Janssen Classic na cześć holenderskiego, najlepszego holenderskiego kolarza. Inaczej, najlepszego kolarza w Holandii. Wszechczasów, można powiedzieć. O samym Janie Janssenie powiem za chwilę, natomiast ja jestem w tym momencie w regionie Stuwal, czyli morena spiętrzona, wzgórza polodowcowe nad Renem, a właściwie wjechałem do Arnhem po raz kolejny. Jak widzicie, wyprzedzają mnie kolarze, wyprzedzają co chwilę, także już dawno nie jestem na czele. Niemniej jednak według prognoz będę na mecie około godziny 16, no może troszkę później. Meta zostanie zamknięta o 19, także zdążę, aczkolwiek kilka dni temu jeszcze bałem się, że może być ciężko. No nic, posiliłem się i jadę dalej. Minęło południe, a mnie do mety zostało niecałe 70 km. Właściwie to ostatnie 20 km jechałem i szukałem jakiegoś ładnego miejsca, żeby móc nagrać kawałek. I nic nie mogłem znaleźć. Krótko mówiąc, ostatnie kilometry trasy to widoki dupy nie urywają. Ale cierpliwości, chociaż może to tylko sprawa siodełka. Pewnie zastanawiacie się, kim był Jan Janssen. Kim był Jan Janssen? Po pierwsze, jest. Jest, bo mimo, że kilka lat temu zdiagnozowano u niego raka, to facet wyzdrowiał i ma się bardzo dobrze. W dzisiejszych czasach rak to po prostu choroba, a nie wyrok śmierci. I bardzo dobrze. Jan Janssen, urodzony w 1940, w 1959 amatorsko zaczął uprawiać kolarstwo. Jego pierwszy znaczący wyścig to dookoła Limburgii. W 1962 roku przeszedł na zawodowstwo i od tamtej pory osiągał sukces za sukcesem, sukces za sukcesem. Przyszedł rok 1967 i w tymże roku Jan Janssen zwyciężył jako pierwszy Holender Vuelta Espania dookoła Hiszpanii. W tym samym roku zwyciężył również Paryż-Roubaix, mimo że miał tam ponoć jakiś niezły upadek. Ale to nie jeszcze nie szczyt jego osiągnięć, dlatego że rok później, w 1968, jako pierwszy Holender wygrał Tour de France. Wszystkie jego zwycięstwa możecie znaleźć w internecie, zresztą wymieniam właśnie na ekranie. Natomiast w 70 bodajże drugim roku, albo w 79, to już nie pamiętam, sprawdzę, zakończył karierę jako sportowiec i rozpoczął karierę jako producent rowerów szosowych. Nazywa to rowery indywidualne Jan Janssen. Zresztą bardzo fajne rowery. Jana Janssena nie znam osobiście, jeszcze. Właśnie, mija mnie peleton. Nie znam go jeszcze, dlatego że na mecie wszystko może się zmienić. Natomiast gdyby posłużyć się tą teorią sześciu kroków, żeby kogoś poznać, czyli ja znam kogoś, kto może mnie przedstawić komuś, kto może mnie przedstawić komuś, kto tam w końcu zna Janssena, to tutaj droga jest krótka. Dlatego że znam osobiście wspaniałego kolarza starej daty, pana Janka Kudrę, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Pan Janek Kudra z kolei zna innego holenderskiego kolarza, Jopa Zoetemelka. Taka anegdotka, kiedyś rozmawiałem z panem Jankiem i powiedział mi tak z uśmiechem: a wie pan, że Zoetemelk to po polsku znaczy słodkie mleko? No, ja wiem. No, ale dla tych, co nie wiedzieli, to już wiedzą. I teraz znowuż, gdyby pomyśleć, jak sympatyczny i miły jest Jop Zoetemelk. I jeżeli jeździ na oponach bezdętkowych, czyli jak to po polsku się mówi, jeździ na mleku,
to jego nazwisko zupełnie do niego pasuje. No, ale wracając do teorii sześciu kroków. Job Zoetemelk, wiecznie drugi, w zeszłym roku razem z Janem Jansenem byli na odsłonięciu pamiątkowego rysunku, gdzie zaprezentowany jest w grocie w Walkenburgu, zaprezentowany jest Jan Jansen, Job Zoetemelk i Bernard Hinault za zasługi w ich karierze kolarskiej. No więc Job Zoetemelk zna Jana Jansena. Prosta sprawa. Ja jadę dalej, żeby się nie okazało, że te 60 km, przepraszam, 70, to będzie najdłuższe 70 km, jakie kiedykolwiek musiałem jechać. Słuchajcie, taka niespodzianka. Wjechałem na Postbank. Postbank, najwyższy szczyt trasy, najdłuższy podjazd, największe wzniesienie. Wjechałem z drugiej strony niż myślałem, także teraz czeka mnie zjazd. Tam, gdzie zawsze żeśmy się z Witkiem wspinali. Z Postbanku widok taki. Natomiast sam Postbank, czyli ławka pana posa, została zajęta przez miłe młode damy. Także nie mogę usiąść, ale pytacie, co to Postbank? No, ławka na szczycie tej góry. Ławka imienia pana posa. Pos, pan pos. G.A. Pos. To był pierwszy przewodniczący niderlandzkiego automobilklubu, takiego tutejszego PZMOT-u. Czyli ponieważ jestem na najwyższym punkcie trasy, a do mety zostało mniej niż 50 km, no to chyba dam radę. No i tak właśnie wygląda zjazd z Postbank. Natomiast na samej górze przysiadłem na ławce i porozmawiałem z tymi paniami. Myślały, że jestem z Francji ze względu na koszulkę. No więc wytłumaczyłem im, jaki jest sens tej koszulki, że planowałem na ten rajd zbudować rower Jan Jansen, ubrać się tak jak Jan Jansen, kiedy wygrał Tour de France. Ale niestety korona pokrzyżowała plany na tyle, że najpierw walczyłem z kilogramami, później się zaczęły wszystkie rajdy i po prostu zabrakło mi czasu. Natomiast za mną, za tym parkiem, panorama na Arnhem, bo jestem w Arnhem, chyba w najwyższym punkcie, do mety 32 km. Był już ostatni postój, także posiliłem się, napełniłem bidony. W tym miejscu wszystkie trasy już jadą razem, więc jest dosyć duży tłok. Taka smutna wiadomość, ten rajd drogowy, szosowy Jan Jansen Classic to już jest ostatnia edycja w tym roku, dlatego że wolontariusze, którzy to organizują, stwierdzili, no mamy za mało ludzi, nie jesteśmy w stanie tego już organizować. Ale pozytywny akcent. Wersja na rowery górskie odbywa się nadal i będzie się odbywać. Także jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział w Jan Jansen Classic, to tylko na rowerze górskim.
wjechałem na metę, przejechałem całość w czasie brutto troszkę powyżej 9 godzin. A teraz jestem już w moim samochodzie technicznym. Czy było ciężko? No trochę było, trochę było. Generalnie trochę nie doceniłem tego rajdu. Był dystans właściwie. Z drugiej strony, że tam odjechałem tylko 100 km. Ale czy mógłbym jechać jeszcze dalej? 5-10 minut odpoczynku? I mógłbym. I mógłbym. Ile? Nie wiem. Nie próbowałem. Znaczy raz próbowałem. Ponad 200, to przejechałem 50. I później stwierdziłem, a dosyć, jadę do domu. Ale generalnie Paryż, Brest, Paryż. Kiedyś. Czeka. I mówię nie. Dziękuję za oglądanie i do następnego rajdu.